Przenosimy się do Jerozolimy z czasów Jezusa. Dzisiaj przenoszę Was do Jerozolimy, czyli jakieś 3,5 tysiąca kilometrów stąd, czyli z Polski, no i jakieś pewnie 2000 lat wstecz, czyli przenosimy się nie tylko w przestrzeni, ale w czasie, bo chcemy wejść do świętego miasta z czasów Pana Jezusa, dokładnie w dniu, kiedy dokonała się męka, śmierć i zmartwychwstanie, tak? Czyli ten Wielki Piątek i później Wielka Niedziela. Chcemy sobie przejść tą klasyczną drogą krzyżową od momentu, kiedy Jezus zostaje skazany na śmierć, po moment, kiedy na Golgocie zostaje ukrzyżowany i później Jego ciało zostaje złożone w grobie. Chcemy zobaczyć święte miejsca Jerozolimy, no i przy okazji zapewne będzie potrzeba paru albo nawet wielu sprostowań, dlatego że z mojego doświadczenia wiem, że pielgrzymi, turyści mają najczęściej sporo błędnych wyobrażeń na temat tego, jak wyglądała właśnie ta droga krzyżowa, czyli ten Wielki Piątek, ten ostatni dzień życia Pana Jezusa. No, nie ma chyba nic lepszego niż Google Maps, żeby nam posłużyło właśnie do tego. No więc posłużymy się właśnie mapami Google'a. No i spróbujmy zacząć naszą wędrówkę od Ogrójca, od skazania Jezusa na śmierć, aż po Golgotę. No i spróbujmy wejść w misterium Wielkiego Piątku i przejść właśnie ostatnią drogę, którą przeszedł Pan Jezus na Golgotę. Stoimy oto przed jedną z ważnych bram Jerozolimy, czyli tak zwaną Bramą Lwów. Brama Lwów, no w starożytności biblijnej nazywana zapewne Bramą Owczą, gdyż to tędy owce najczęściej zostały wprowadzane i później składane na ołtarzu w świątyni jerozolimskiej. Stąd w Biblii ta wielka, piękna brama nosiła nazwę Bramy Owczej. Później też nosi nazwę Bramy Świętego Szczepana, dlatego że to tą bramą zostaje wyprowadzony Święty Szczepan i właśnie poza murami miasta ukamienowany. Ta brama też nosi nazwę Bramy Matki Bożej, Bramy Maryi, dlatego że tuż za tą bramą, kiedy wejdziemy do środka, tam jest taki kościół czy bazylika świętej Anny. Według apokryfu protoewangelii Jakuba święta Anna to było imię matki Maryi, Joachim i Anna, rodzice Maryi. I ponieważ apokryf właśnie lokuje miejsce zamieszkania Joachima i Anny w tym miejscu, zaraz za murami bramy świętego Szczepana, bramy owczej, to dlatego właśnie tam mieszkali, dlatego stąd przyjmuje się, że w tradycji, że Matka Boża urodziła się właśnie w tym miejscu, gdzie mieszkał Joachim i Anna, jej rodzice. I w związku z tym ta brama również przez chrześcijan bywa nazywana Bramą Matki Bożej. No i czwarta nazwa, Brama Lwów. Tak jak powiedziałem, Brama Lwów, dlatego że tu mamy, proszę zobaczyć, mamy takie cztery lwy. To jest symbol jednego z sułtanów, którzy tutaj panowali w czasach osmańskich. Zresztą później jego następca, Sulejman Wspaniały, budowniczy właśnie tej bramy, bo tak naprawdę ta brama pochodzi z XVI wieku, ale stoi, powiedzmy, w miejscu, czy odwzorowuje te stare mury Jerozolimy z czasów biblijnych. No i zgodnie z legendą, tam pojawiły się w snach lwy tego właśnie sułtana, no i on przybrał sobie za herb lwy i stąd mamy właśnie Bramę Lwów. Żeby pokazać może, gdzie jesteśmy, to przywołam mapkę, którą pokazałem już ostatnio, kiedy nagrywałem odcinek o ścianie płaczu. Ta mapka była już widoczna i może, jeżeli ktoś nie widział, to bardzo zachęcam. Nagrywałem odcinek, mam osobny odcinek na temat ściany płaczu w Jerozolimie. Tutaj mamy właśnie tą ścianę płaczu i pokazywałem ten właśnie dziedziniec świątyni. I proszę zobaczyć tutaj, po prawej stronie, mamy Lion's Gate, czyli Brama Lwów. To jest ta brama, która od strony wschodniej wprowadza do miasta. Dzisiaj to jest jedyna brama, którą można wejść do miasta od strony wschodniej, czyli tutaj mamy Dolinę Cedronu i później Górę Oliwną. I dawniej główną bramą to była Brama Złota, która tutaj wprowadzała wprost na dziedziniec świątyni jerozolimskiej, ale tak jak pokazywałem w poprzednim wykładzie, ta Brama Złota jest zamurowana. Także później przez długi czas tylko właśnie tą Bramą Lwów można było, czy bramą właśnie owczą, można było wchodzić od strony wschodniej do Jerozolimy i tędy zapewne prowadziła droga Jezusa, czy droga chrześcijan, którzy próbowali odtworzyć drogę krzyżową Pana Jezusa z Góry Oliwnej, gdzie znajduje się Ogród Oliwny, właśnie poprzez kolejne stacje drogi krzyżowej, aż do Bazyliki Bożego Grobu.
Tutaj mamy bramę Lwów, to od razu przy okazji pokażę inne bramy. Mamy bramę Heroda, Heroda Wielkiego. Mamy piękną, wielką bramę damasceńską od północy, bo prowadzi nas na północ, czyli w stronę Damaszku. Mamy bramę nową, która jest najpóźniejsza. Później mamy bramę Jaffy. Na dole mamy bramę Syjońską i mamy bramę Gnojdą, którą najbliżej można dostać się właśnie pod ścianę płaczu. Więc dzisiaj mamy 8 bram w tych murach Starej Jerozolimy. Kiedy nie było bramy nowej, bo ona została stosunkowo niedawno wybita do dzielnicy chrześcijańskiej, no to Jerozolima miała 7 bram. Można powiedzieć taka symboliczna, biblijna liczba, 7 bram Jerozolimy. I my zaczynamy naszą wędrówkę właśnie tutaj, po to, żeby wejść od strony wschodniej do Starego Miasta Jerozolimy i przejść tą klasyczną drogą krzyżową od miejsca, gdzie Jezus zostaje skazany na śmierć. Pokazywałem też w poprzednim wykładzie, tutaj znajduje się twierdza Antonia, czyli miejsce, tradycyjne miejsce skazania Jezusa na śmierć, aż po Golgotę i Grób Boży. To co, chyba należy już rozpocząć naszą drogę krzyżową. Wchodzimy do Starego Miasta Jerozolimy. Wchodzimy przez bramę Owczą, przez bramę Lwów i tu może pokażę jeszcze taki jeden malutki elemencik na prawo, dlatego że tutaj można podejść do tak naprawdę samego dziedzińca świątyni jerozolimskiej i też to pokazywałem w poprzednim wykładzie, no tylko że, tak jak powiedziałem, tutaj już za tą bramą znajduje się dziedziniec świątyni jerozolimskiej, czyli ta słynna, dzisiaj znajduje się tam oczywiście słynna złota kopuła, meczet skały, meczet Omara, kopuła na skale, natomiast tymi bramami mogą wejść tutaj tylko muzułmanie. Chrześcijanie, jak pokazywałem, czy w ogóle nie muzułmanie, mogą wejść tylko od strony ściany płaczu. Więc tutaj muzułmanie zresztą mają kilka, mają więcej takich wejść w stronę na dziedziniec świątyni, na dziedziniec kopuły na skale. Dobrze, a my wracamy tutaj już na naszą drogę w stronę, gdzie rozpoczniemy. Idziemy w to miejsce, gdzie właśnie znajdowała się twierdza Antonia. Tutaj po prawej stronie właśnie mijamy bramę Owczą. Tutaj jest wejście. Mijamy również Bazylikę Świętej Anny, czyli właśnie tą, gdzie według tradycji mieszkała Anna, Matka Maryi, gdzie według tradycji narodziła się Maryja. I przechodzimy sobie tutaj dzielnicą muzułmańską. Tutaj jeszcze ta dzielnica nie jest aż tak ruchliwa, ale im dalej będziemy szli, tutaj troszkę pod górę się idzie, im dalej będziemy szli, rozpoczynali drogę krzyżową, tym ta ulica będzie coraz bardziej zatłoczona. I przechodzimy sobie, po lewej stronie cały czas idziemy wzdłuż dziedzińca świątyni jerozolimskiej i idziemy do miejsca, gdzie rozpoczyna się właśnie droga krzyżowa, czyli miejsca, gdzie znajdowała się twierdza Antonia. Tu już jesteśmy dokładnie nad tym łukiem, jesteśmy już dokładnie w tym miejscu i powinniśmy wejść na teren szkoły. Tutaj proszę zobaczyć do góry tymi schodkami, mamy nawet napis Beit HaSefer, czyli szkoła. Powinniśmy wejść na teren szkoły arabskiej, gdyż to tam lokalizuje się dziedziniec twierdzy Antonia. Ja może jeszcze raz pokażę tą twierdzę, żeby przypomnieć sobie, albo ci, którzy nie widzieli poprzedniego odcinka. Tutaj mamy w Muzeum Izraela w Jerozolimie znajduje się taka wielka makieta właśnie Jerozolimy, mniej więcej z czasów Jezusa, czy dokładnie z czasów Jezusa. I proszę zobaczyć, dziedziniec świątyni jerozolimskiej. To jest ta druga świątynia wybudowana po niewoli babilońskiej i rozbudowana przez Heroda Wielkiego. I proszę zobaczyć, tutaj na prawo mamy właśnie taką charakterystyczną budowlę prostokątną z dużym dziedzińcem w środku i z czterema wieżami na rogach, tak? To jest właśnie twierdza Antonia. To jest słynna twierdza Antonia, w której stacjonowało rzymskie wojsko. I oczywiście w tej twierdzy przebywał od czasu do czasu Poncjusz Piłat, ten namiestnik rzymski, który tutaj rządził na tych terenach w imieniu Cezara, sprawował władzę nad terenami podbitej przez Rzym Judei. Oczywiście Poncjusz Piłat nie mieszkał w twierdzy Antonii, ale załatwiając pewne sprawy w Jerozolimie, to jednak była stolica religijna tego regionu, stolica polityczna tego regionu, więc załatwiając tu różne sprawy, czy też właśnie na jakieś ważne święta jerozolimskie dla Żydów, po to, żeby przypilnować, czy tu się coś nie dzieje. Oczywiście pod osłoną swojej kohorty, pod osłoną swojego wojska, Poncjusz Piłat przebywał właśnie w twierdzy Antonii i zgodnie z tym, co mówi Jezus, kiedy w piątek rano
przyprowadzono Jezusa do twierdzy Antoni, Piłat wyprowadził go na zewnątrz, czyli właśnie na dziedziniec tej budowli i tam jest powiedziane w Ewangelii Jana, że usiadł na trybunale na miejscu zwanym Litostrotos. Zaraz spróbuję to miejsce pokazać. To będzie właśnie miejsce, dziedziniec twierdzy Antoni, czyli miejsce skazania Jezusa. Pierwsza stacja Drogi Krzyżowej. Tam zaraz przejdziemy. Tu jeszcze tylko pokażę, że właśnie my weszliśmy tą bramą, czyli bramą świętego Szczepana, bramą owczą, gdyż tędy wprowadzano owieczki na teren dziedzińca świątyni jerozolimskiej. Tutaj była sadzawka owcza, czyli tak zwana sadzawka Betesda. Sadzawka Betesda. Dobrze, wracamy. I o, może właśnie mam nawet zdjęcie tego dziedzińca, to może jeszcze pokażę, bo rzeczywiście stacje Drogi Krzyżowej, te klasyczne stacje, tradycyjne stacje Drogi Krzyżowej rozpoczynają się od dziedzińca, dzisiaj tam znajduje się szkoła arabska i ponieważ tam na co dzień nie można wejść, no więc najczęściej chrześcijanie idą obok do klasztoru franciszkańskiego, natomiast w każdy piątek o godzinie 15 franciszkanie mają taki przywilej, żeby rozpocząć taką oficjalną drogę krzyżową właśnie z tego miejsca, z dziedzińca tej szkoły arabskiej. Tutaj gromadzą się nie tylko franciszkanie, ale również księża, zakonnicy, świeccy, którzy mieszkają w Jerozolimie, pielgrzymi, no, ludzie, którzy chcą uczestniczyć w drodze krzyżowej i w każdy piątek o godzinie 15 z tego miejsca właśnie wyrusza droga krzyżowa na Golgotę i do Bożego Grobu. A ci, którzy nie mają okazji wejścia na dziedziniec tej szkoły arabskiej, wchodzą sobie tutaj do naprzeciw szkoły arabskiej, znajduje się klasztor franciszkanów. Zresztą tu jest piękny nie tylko klasztor, ale mamy tutaj tak zwane Studium Biblicum Franciscanum, czyli franciszkańska szkoła biblijna, ważna szkoła biblijna w Jerozolimie. Tutaj franciszkanie też mają swoje muzeum, takie centrum też. Tutaj też właśnie zaczynają się, można powiedzieć, takie dwie stacje Drogi Krzyżowej, dwie kaplice, może nawet pokażę. Gdzieś tu miałem chyba zdjęcie pierwszej kaplicy. O, mianowicie tutaj jesteśmy na tym dziedzińcu klasztoru franciszkańskiego i stoimy przed kościółkiem, kaplicą, tak zwane flagellatio, czyli kaplica ubiczowania Pana Jezusa. Przepiękna kaplica, często taka dosyć ciemna, dosyć taka mroczna, ale właśnie we wnętrzu tej kaplicy znajduje się, można powiedzieć, piękne sklepienie. Na sklepieniu otóż znajduje się korona cierniowa, która jest poprzetykana takimi kwiatami, które są tak naprawdę witrażami. To są szkiełka. I pięknie to wygląda, bo w tym ciemnym na ogół kościele światło wpada właśnie przez te witraże, przez te malutkie kwiaty, sprawiając wrażenie, że ta korona cierniowa jakby chciała zakwitnąć, tak jakby ona kwitła. Czyli coś, co ma takie przynieść przesłanie, że oto droga krzyżowa, oto droga cierpienia przynosi piękny owoc, przynosi owoc, męka Chrystusa właśnie zakwita. Piękne takie wrażenie tego światła, które przechodzi przez witraż kwiatów korony cierniowej w tej właśnie kaplicy ubiczowania. I często tutaj na dziedzińcu rozpoczyna się stację Drogi Krzyżowej, dlatego że, tak jak powiedziałem, na dziedziniec szkoły arabskiej najczęściej wejścia nie ma. I rozpoczynamy sobie właśnie tą naszą tradycyjną Drogę Krzyżową. I tutaj może takie pierwsze już sprostowanie, zanim przejdziemy dalej tymi uliczkami Starej Jerozolimy w kierunku Golgoty. Otóż proszę pamiętać i dobrze mieć świadomość tego, że chociaż idziemy drogą, którą według tradycji szedł Pan Jezus, to jednak Droga Krzyżowa to nie jest wcale taka stara tradycja pobożnościowa. Otóż te stacje, 14 stacji Drogi Krzyżowej, od skazania Pana Jezusa na śmierć, aż po złożenie do grobu, tak naprawdę to jest dopiero XVIII wiek. Dopiero w XVIII wieku, ja tu może nawet przeczytam. Otóż w 1686 roku w odpowiedzi na prośbę franciszkanów papież Innocenty XI nadał im, czyli właśnie franciszkanom, prawo stawiania stacji Drogi Krzyżowej w swoich kościołach. To jest dopiero XVII wiek, a dopiero w 1731 roku, czyli w XVIII wieku, papież Klemens XII nadał wszystkim kościołom, czyli nie tylko franciszkanom, ale również innym kościołom, prawo posiadania stacji pod warunkiem zgody miejscowego biskupa. I to wtedy jednocześnie ustalono liczbę stacji na 14. Także może ktoś jest zdziwiony, ale to, co my znamy jako nabożeństwo Drogi Krzyżowej, jest tak naprawdę dosyć późną praktyką, chociaż tu trzeba od razu zaznaczyć, że sama tradycja
przybywania na miejsce męki Chrystusa jest bardzo stara. Już w czasach bizantyjskich, czyli w najstarszych czasach, kiedy chrześcijanie mogli tutaj przebywać, to jest IV wiek naszej ery, po tak zwanym edykcie mediolańskim, może znamy edykt, prawda, ustanowiony czy wydany przez cesarza Konstantyna w 313 roku, tak, edykt mediolański, który sprawiał, że religia chrześcijańska przestawała być religią prześladowaną. Tak? Można było swobodnie wyznawać chrześcijaństwo i wtedy chrześcijanie swobodnie wreszcie mogą przybywać na tereny Ziemi Świętej. Już w IV wieku tutaj przybywają chrześcijanie, tutaj przybywa matka Konstantyna, przecież święta Helena nakazuje mu budowę bazyliki właśnie w miejscu ukrzyżowania i później w miejscu grobu Bożego, o tym jeszcze gdzieś tam wspomnę. Więc chrześcijanie przybywają tutaj od IV wieku. Co więcej, chrześcijanie starają się przechodzić tą drogą, którą szedł Jezus, a więc naśladują tą drogę. Mamy piękne na przykład wspomnienia pątniczki Egerii, która mówi, że właśnie chrześcijanie przybywając na to miejsce, szli najpierw do Ogrodu Oliwnego, na Górze Oliwnej i stamtąd właśnie przez, tak jak myśmy weszli przez bramę, owczą bramę świętego Szczepana, chrześcijanie wchodzą właśnie na teren Starego Miasta po to, żeby przejść tą drogą na Golgotę. Później przychodzą trudniejsze czasy, bo przychodzą czasy panowania islamu, arabskie, czasy od VII do XI wieku. Chrześcijanie mają dosyć utrudniony wtedy pobyt w Ziemi Świętej, ale wtedy oczywiście później następują wyprawy krzyżowe, tak? Mamy krzyżowców, tak zwane słynne krucjaty, kiedy krzyżowcy przybywają na te tereny, odbijają miejsca święte w Ziemi Świętej, ustanawiają tutaj tak zwane Królestwo Jerozolimskie, to państwo. I tutaj zaczyna się nasza tak naprawdę historia Drogi Krzyżowej. Bo kiedy krzyżowcy zostają pobici i ich państwo w XII wieku zostaje pokonane przez Saladyna, nawet może pokażę tego pana, mamy tutaj sułtana Saladyna, który właśnie w XII wieku przybywa na te tereny, no i zadaje klęskę krzyżowcom, zadaje klęskę ich państwu tutaj ustanowionemu, czyli właśnie Królestwu Jerozolimskiemu. I te tereny z powrotem przejmują muzułmanie, przejmuje islam. No i 40 lat po tym wydarzeniu właśnie franciszkanie otrzymują zgodę na przybycie do Ziemi Świętej po to, żeby chronić, strzec tych miejsc świętych, które są ważne dla chrześcijan. To właśnie franciszkanie, zgodnie zresztą z, można powiedzieć, charyzmatem ich założyciela, świętego Franciszka, który przecież, jak wiemy, był takim wielkim czcicielem męki Chrystusa. Ta idea właśnie podróży do Ziemi Świętej, przybycia do Ziemi Świętej po to, aby tutaj strzec, pilnować i dbać o te miejsca święte, wyszła od świętego Franciszka. Franciszkanie podjęli tą misję. Franciszkanie ustanawiają kustodię Ziemi Świętej, czyli to strzeżenie miejsc świętych, taki charyzmat strzeżenia tych właśnie świętych miejsc. I wtedy właśnie, kiedy przybywają pielgrzymi, właśnie chcą wejść w tą mękę Chrystusa, chcą przejść tymi szlakami, którymi szedł Pan Jezus, franciszkanie prowadzą ich tą drogą w stronę Golgoty. I na tym etapie nie mamy jeszcze ustalonych stacji Drogi Krzyżowej. To jest po prostu droga w stronę Golgoty i w stronę Bożego Grobu. Mniej więcej wiek później, około XIV wieku, ustala się około 7 stacji. Mniej więcej mamy 7 czy 8 stacji Drogi Krzyżowej. I tak jak powiedziałem, dopiero gdzieś w XVII czy XVIII wieku tych stacji w międzyczasie ustanowiono więcej albo mniej, tak? Czasem było 7 stacji, a czasem ustanowiono 30 stacji, tak? Czyli pobożność ludowa dopowiadała, dopracowywała czy dodawała różne momenty, których oczywiście nie ma w Biblii, a które stały się częścią stacji Drogi Krzyżowej, częścią Drogi Krzyżowej. No więc dopiero w XVIII wieku, i to jest może pierwsze takie sprostowanie, ustala się to nabożeństwo, które my nazywamy dzisiaj Drogą Krzyżową. I z tej pierwszej stacji, w miejscu, gdzie na terenie czy to szkoły arabskiej, czy to na terenie właśnie franciszkańskiego klasztoru rozpoczynamy pierwszą stację, Jezus zostaje skazany na śmierć, rozpoczynamy drogę i przechodzimy tutaj już bardzo króciutko do drugiej stacji. Stacje Drogi Krzyżowej notabene są oznaczone na ziemi takimi półkolami, kamieniami ułożonymi w półkole, a na górze właśnie takimi oznaczeniami, takie metalowe oznaczenia poszczególnych stacji. I zaraz niedaleko pierwszej stacji mamy stację drugą. Tutaj jest zresztą kościółek, Jezus bierze krzyż na swoje ramiona, też franciszkański. Od środka klasztoru można wejść do tego kościółka, do tej kaplicy. Ale najczęściej ta druga stacja Drogi Krzyżowej jest odprawiana już właśnie na ulicy, która tędy szła,
I my sobie idziemy dalej i przejdziemy na takie miejsce, które nazywa się Litostrotos. Otóż właśnie spróbuję pokazać, bo mamy tu bardzo ciekawe pozostałości, które chrześcijanom wydawały się miejscem skazania Jezusa na śmierć, czyli Litostrotos. Tutaj po prawej stronie mamy takie wejście. Tu znajduje się klasztor tak zwanych sióstr jońskich. Ten klasztor się nazywa Ecce Homo, czyli oto człowiek. I po wejściu do tego klasztoru tam można zobaczyć takie podziemia, gdzie znajduje się posadzka, przez wiele czasu uważana za posadzkę z czasów Jezusa, a więc tą właśnie Litostrotos, tą duży właśnie taki, można powiedzieć, duży plac wewnętrzny tej twierdzy Antonia, gdzie Jezus przez Piłata zostaje skazany na śmierć. W kościele franciszkańskim mamy jeszcze inny fragment tej mozaiki, tej właśnie posadzki, kamiennej posadzki. Litostrotos zresztą właśnie oznacza coś w rodzaju bruku, czy właśnie kamiennej posadzki. Litostrotos. I proszę zobaczyć, że tutaj na tej posadzce mamy nawet wyrytą jakąś grę, rzymską grę. I tradycja opowiada tak, że to właśnie być może ta gra albo podobna posłużyła żołnierzom, którzy, jak wiemy z Ewangelii, rzucili losy o szatę Jezusa. Tak? Szata Jezusa była cenna, więc nie chcieli jej rozrywać i podzielić się nią porówno, tylko właśnie zagrali w grę, która miała wyłonić zwycięzcę. I tutaj ta posadzka Litostrotos z tą rzymską grą bywa pokazywana jako przykład takiej rzymskiej gry, która mogła właśnie posłużyć rzymskim żołnierzom. Tutaj oprócz Litostrotos pojawia się przed nami coś takiego, co się nazywa łuk Ecce Homo. I właśnie chrześcijanie byli przekonani przez długi czas, że to na tym łuku Poncjusz Piłat, bo jesteśmy cały czas na terenie Litostrotos, czyli twierdzy Antoni, tu, gdzie Jezus zostaje skazany na śmierć i druga stacja, gdzie bierze krzyż na swoje ramiona. Ten łuk przez długi czas uchodził za łuk właśnie jako część twierdzy Antonia. I jego nazwa Ecce Homo miała oznaczać, że to właśnie w tym miejscu Poncjusz Piłat wyprowadził Jezusa do tłumów, już po ubiczowaniu i właśnie pokazuje go, prawda, pokazał go ludziom, wypowiadając te słynne łacińskie słowa Ecce czy Ecce Homo, oto człowiek. Łuk Ecce Homo. Oczywiście dzisiaj wiemy, że tak naprawdę ten łuk pochodzi z II wieku, to są czasy Hadriana, to jest 135 rok, kiedy cesarz Hadrian wygnał Żydów z Jerozolimy po powstaniu żydowskim, po drugim powstaniu żydowskim, czyli tak zwanym powstaniu Bar Kokhby. To są lata 135-136 i wtedy cesarz Hadrian zmienia nazwę Jerozolimy na Aelia Capitolina i wybudowuje takie właśnie drogi, między innymi ta droga, którą tutaj widzimy, ona została wytyczona właśnie gdzieś mniej więcej w II wieku. Ten łuk nad tą drogą pochodzi właśnie z czasów cesarza Hadriana. I może pokażę taką ciekawostkę, bo tu jak będziemy sobie szli dalej tą drogą krzyżową, przechodzimy pod łukiem Ecce Homo i tutaj po prawej stronie cały czas mamy klasztor sióstr syjońskich i tutaj można by było wejść, gdyby nas Google poprowadziło, ale oczywiście Google nie daje możliwości wejścia do budynków, tylko możemy drogą iść. Gdybyśmy weszli sobie do tego klasztoru i kościoła sióstr syjońskich i właśnie odwrócili się w stronę tego łuku, bo już jesteśmy już po drugiej stronie łuku Ecce Homo, to zobaczylibyśmy jego pełniejsze wymiary. I może ja to spróbuję pokazać na zdjęciu. Tutaj mamy właśnie zdjęcie łuku Ecce Homo. Jak wejdziemy do kościoła sióstr syjońskich, to widzimy, proszę zobaczyć, jesteśmy w środku, to widzimy taki mniejszy łuk po lewej stronie. Tutaj się zaczyna właśnie ten duży łuk, tak zwany Ecce Homo, który prowadzi nad drogą. I po drugiej stronie już drogi mamy drugi taki mniejszy łuk. To może tutaj tego tak dobrze nie widać, ale może pokażę takie badania, które były robione. Tutaj widzimy wykopalisk, zdjęcie z końca XIX wieku. Proszę zobaczyć, to jest właśnie ten łuk, który dzisiaj stanowi część kościoła i można powiedzieć prezbiterium. A tu mamy nasz łuk Ecce Homo, ten duży, główny łuk nad drogą. I po drugiej stronie mamy trzeci taki łuk. To był właśnie ten łuk Hadriana, wybudowany nad jedną z dróg Cardo, prowadzących wewnątrz Starego Miasta, wewnątrz Jerozolim. Także tutaj widzimy, że mamy takie pozostałości albo z czasów Pana Jezusa, albo z czasów bardzo bliskich Jezusowi, no bo 135 rok to jest drugi wiek, to są czasy bardzo, bardzo starożytne. A my dalej drogą, która nazywa się Via Dolorosa, idziemy z drugiej stacji już do trzeciej stacji Drogi Krzyżowej. Tak, rzeczywiście ta droga, tutaj mamy taki dłuższy kawałek do pokonania.
prosta droga idąca troszeczkę w dół. Ta droga rzeczywiście nazywa się Via Dolorosa. To znaczy już od starożytności, kiedy ta tradycja chrześcijan idących tą drogą w stronę Golgoty się utrwaliła, zarówno Arabowie, bo proszę tutaj mieć na uwadze, że my cały czas idziemy dzielnicą muzułmańską. To jest dzielnica muzułmańska Starego Miasta i tu przypomnę, bo pokazywałem to na poprzednim wykładzie, na tym zdjęciu, gdzie była mapka, tutaj dobrze widać te cztery dzielnice. Proszę zobaczyć, myśmy tutaj weszliśmy sobie bramą Lwów, tutaj rozpoczęliśmy drogę krzyżową na właśnie dziedzińcu dzisiaj szkoły arabskiej, a tutaj była tak zwana twierdza Antonia, prawda? Widzieliśmy to na tej makiecie. I ta długa droga, która tutaj idzie, nazywa się Via Dolorosa. Chociaż, i to jest nazwa chrześcijańska, chociaż proszę zobaczyć, na zielono jest zaznaczona dzielnica muzułmańska, tak? Jesteśmy na terenie dzielnicy muzułmańskiej. No więc tutaj mamy dzielnicę chrześcijańską, mniejszą, jeszcze mniejszą dzielnicę ormiańską i też niewielką dzielnicę żydowską, tak? To są te cztery dzielnice Old City, czyli Ha'ir Ha'atika, starożytne miasto Jerozolim. Dobrze, idziemy sobie dalej Via Dolorosa. Tu nawet mamy napis, może będzie go tu dobrze widać. Nie, będzie gdzieś tam może dalej jeszcze lepiej widać ten napis Via Dolorosa. Idziemy sobie do stacji trzeciej Drogi Krzyżowej i dochodzimy do takiego ważnego skrzyżowania. Tutaj stoją żołnierze bardzo często, bo tutaj właśnie przechodzą też tędy Żydzi. Oni tędy Żydzi idą w stronę Ściany Płaczu, a idą przez dzielnicę arabską, więc tutaj rzeczywiście, żeby nie doszło do jakichś zamieszek, to często tutaj stacjonują właśnie, czy stoją po prostu strażnicy, żołnierze czy policja. Może tutaj pokażę jeszcze jedno takie zdjęcie, mianowicie czy taką rycinę, która właśnie przedstawia poszczególne stacje Drogi Krzyżowej. Proszę zobaczyć, tutaj mamy pierwszą stację, to była właśnie twierdza Antonia, Jezus skazany na śmierć. Niedaleko Jezus bierze krzyż na swoje ramiona i tą właśnie drogą krzyżową myśmy przeszli tutaj do takiego dużego skrzyżowania. To jest ta droga, ta tutaj zaznaczona taką przerywaną linią. To jest jedna z takich większych, ważniejszych dróg w Starym Mieście Jerozolimy. Droga nazywa się El Wad. I tutaj jesteśmy w tym momencie, jesteśmy na rogu, gdzie będzie zaraz trzecia stacja Drogi Krzyżowej. Zaraz sobie oczywiście do tej ryciny jeszcze wrócimy. Tu jesteśmy na rogu. Tutaj może właśnie będzie gdzieś ta nazwa może lepiej widoczna. Spróbujmy sobie przybliżyć. O, proszę zobaczyć. Mamy Via Dolorosa, tak? Czyli jesteśmy na drodze krzyżowej. Via Dolorosa dosłownie oznacza droga męki, droga cierpienia, droga boleści, prawda? Jest to łacińskie określenie drogi krzyżowej. Ta główna ulica w Jerozolimie nosi właśnie nazwę Via Dolorosa. I też proszę zobaczyć, po hebrajsku też mamy Via Dolorosa, czyli tutaj po hebrajsku też nie ma zmiany. To jest po prostu taka kalka językowa, naśladownictwo tej nazwy, która się tutaj przyjęła. I przechodzimy już do trzeciej stacji, skręcamy w lewo na tej ulicy El Wad, to jest bardzo ruchliwa już ulica. I proszę zobaczyć, tutaj się tutaj odwrócimy, jesteśmy w tym momencie przy trzeciej stacji Drogi Krzyżowej, czyli pierwszy upadek Pana Jezusa. Tutaj widać wyraźnie, że do tego budynku została dobudowana kaplica. Nie wiem, czy to będzie widać lepiej stąd czy stąd, ale myślę, że z jednej i z drugiej strony to widać, że ta mała tutaj kaplica jest dobudowana do budynku i proszę sobie wyobrazić, że to jest tak zwany akcent polski w Ziemi Świętej. Otóż tutaj stacjonowały wojska, ale też uchodźcy, którzy razem z armią Andersa, prawda, kiedy mamy te nieludzkie czasy związku, prawda, ZSRR, z armią Andersa wychodzą żołnierze, uchodźcy z tamtych terenów i właśnie przez Palestynę, przez Jerozolimę wracają do ojczyzny. I tutaj ci ludzie stacjonowali i oni ufundowali oraz wyposażyli kaplicę trzeciej stacji Drogi Krzyżowej. Tutaj może to jeszcze zobacz, pokażę z tej strony. Tutaj mamy płaskorzeźbę, tutaj mamy oznaczenie trzeciej stacji, prawda? I mamy tą płaskorzeźbę mówiącą o trzeciej stacji, pierwszy upadek Pana Jezusa. Stacja trzecia. Ta płaskorzeźba też jest notabene wykonana przez polskiego artystę Tadeusza Zielińskiego. I mamy stację Drogi Krzyżowej. Co ciekawe, z tej trzeciej stacji Drogi Krzyżowej, tutaj proszę zobaczyć, od razu mamy praktycznie stację czwartą. Stacja czwarta, czyli Jezus spotyka swoją matkę. Tak? Jezus spotyka swoją matkę, tu zresztą mamy widać też kolejną płaskorzeźbę. Ona również jest wykonana przez artystę Tadeusza Zielińskiego. No więc te obydwie stacje można powiedzieć, że są taką polską pamiątką w Ziemi Świętej. To są polskie stacje w Ziemi Świętej. Bardzo ciekawa sprawa. Cały świat tutaj przybywa, cały świat się modli, ale mamy tutaj bardzo wyraźny akcent polski. Co ciekawe, kiedy się wejdzie do tej kaplicy do środka, no tak jak powiedziałem, niestety Google Maps nie pozwala wejść do budynków,
Kiedy wejdzie się tu do środka i z trzeciej stacji będziemy chcieli przejść do czwartej stacji, która znajduje się, tu jest taki kościółek piękny i w jego podziemiach znajduje się ta czwarta stacja, czyli właśnie Jezus spotyka swoją matkę, to z tej trzeciej stacji trzeba będzie przejść do czwartej przez sklepik. Przez sklepik z pamiątkami, z dewocjonaliami. No więc widzicie, że to jest kolejne takie sprostowanie, że często pielgrzymom z Polski, czy w ogóle turystom, pielgrzymom przybywającym do Ziemi Świętej wydaje się, że kiedy będą szli po drogach, po śladach Pana Jezusa, to że będą mogli się skupić, będą mogli iść w takim pokoju, w skupieniu i takiej kontemplacji, ciszy czy medytacji, a tu się okazuje, że będziemy szli przez tak naprawdę serce Starego Miasta, gdzie mamy handel, targowanie się, ludzie krzyczą na siebie, policja przechodzi, prawda? Jedni będą się śmiać z tych pielgrzymów, inni będą pokazywać ich palcem. No więc można powiedzieć, że klimat nie sprzyja modlitwie, ale proszę pomyśleć, czy to nie jest tak, czy to nie troszkę nie przypomina klimatu, kiedy Pan Jezus przechodził przez uliczki Jerozolimy, szedł z tym krzyżem, czy to właśnie z tą belką, przynajmniej z tą patibulum, tak zwaną belką poziomą, kiedy Jezus szedł na ukrzyżowanie. Też, prawda, ludzie dookoła się nie modlili i nie odmawiali różańca, tylko oczywiście albo wskazywali palcem, albo patrzyli z ciekawością, co to za skazaniec idzie, albo po prostu lekceważyli i omijali. I tak się dokładnie dzisiaj dzieje z pielgrzymami, którzy chcą przejść stacjami Drogi Krzyżowej właśnie przez Stare Miasto Jerozolimy. Przechodzimy między innymi przez sklepik z pamiątkami. I tu może jeszcze jedno sprostowanie. Otóż takiej stacji, takiego wydarzenia, że Jezus podczas Drogi Krzyżowej spotyka swoją matkę, no nie spotkamy w Biblii. I to kolejne sprostowanie polega na tym, że trzeba mieć świadomość, że tak naprawdę chyba tylko 7 albo 8 stacji z 14 stacji Drogi Krzyżowej ma swoje potwierdzenie w Ewangeliach. Tak jak powiedziałem, historia, zresztą powiedziałem to w ogromnym skrócie, proszę mi uwierzyć, historia tworzenia się Drogi Krzyżowej i w ogóle historia jakby, no, jak powstała Droga Krzyżowa, jest bardzo złożona i najczęściej pewna pobożność ludowa czy wiele innych czynników sprawiło, że powstały kolejne stacje Drogi Krzyżowej, chociażby ta czwarta stacja, czy chociażby trzecia, pierwszy upadek Jezusa. No, Ewangelie nie mówią nam ani o pierwszym, ani o drugim, ani o trzecim upadku, tak? Mamy trzy stacje, trzy upadki Pana Jezusa. Ewangelie nie mówią nam o spotkaniu Jezusa z Maryją. Wprost przeciwnie, Ewangelie mówią, że Matka Boża była pod krzyżem, że Maryja, spotykamy Maryję w Ewangeliach pod krzyżem. Nie ma upadków, nie ma spotkania z Maryją, nie ma spotkania z Weroniką, oczywiście, o tym też zaraz powiem, gdzieś będziemy przy szóstej stacji. Nie ma w ogóle w Ewangeliach takiej postaci jak Święta Weronika. Co więcej, stacja, która mówi o zdjęciu ciała Jezusa, mamy słynną scenę, gdzie to Maryja bierze w objęcia, prawda, to ciało Jezusa zdjęte z krzyża, słynna pieta, prawda, nawet nie wiem, gdzie tu chyba nawet miałem, być może to zdjęcie piety Michała Anioła z Rzymu. O, tak, proszę zobaczyć. Ta słynna pieta, czyli to wyobrażenie Maryi, która stoi pod krzyżem i bierze ciało Jezusa, jest wyobrażeniem narosłym czy powstałym później, gdyż sama Ewangelia mówi, że to Józef z Arymatei, prawda, ściągnął czy wziął ciało Jezusa i złożył je w grobie. Także takie sprostowanie kolejne, które polegałoby na tym, że te stacje klasyczne, chrześcijańskie czy katolickie stacje Drogi Krzyżowej tylko po części oddają to, co czytamy w Ewangeliach. I w związku z tym, może tutaj taką ciekawostkę jeszcze powiem, mianowicie w związku z tym w 1991 roku, w Wielki Piątek właśnie, na placu Świętego Piotra w Rzymie, Jan Paweł II zainaugurował coś, co nazwalibyśmy biblijną drogą krzyżową. Otóż Jan Paweł II, widząc to, że nie mając na celu oczywiście unieważnienia tradycyjnej drogi krzyżowej, absolutnie, ale mając na celu jakby przybliżenie tego nabożeństwa czci ku męce Jezusa, czci męki Jezusa, nabożeństwa Drogi Krzyżowej, aby przybliżyć to nabożeństwo właśnie do realiów biblijnych, powstała w 1991 roku tak zwana biblijna Droga Krzyżowa i po raz pierwszy właśnie Wielki Piątek została odprawiona na placu Świętego Piotra przez papieża Jana Pawła II. I później w 2007 roku papież już kolejny, czyli Benedykt XVI, zatwierdził ten właśnie zestaw stacji, tej tak zwanej biblijnej Drogi Krzyżowej, do publicznej celebracji. Tutaj może pokażę te stacje, bo myślę, że wiele osób będzie zdziwionych,
bo znamy jako katolicy najczęściej w Polsce znamy te klasyczne stacje Drogi Krzyżowej, prawda, z kościoła. Natomiast mało może kto zdaje sobie sprawę, że mamy tak zwaną biblijną Drogę Krzyżową, która właśnie odzwierciedla, to jest, zdaje się, pomysł Jana Pawła II, Droga Krzyżowa biblijna odzwierciedla bardziej to, jak Ewangelie przedstawiają mękę i śmierć Jezusa. I mamy na przykład pierwsza stacja, Jezus modli się w ogrodzie Getsemani. Prawda? To już jest pierwsza stacja, czyli proszę zobaczyć, że stacje wcale nie zaczynają się w piątek rano, gdzie Jezus zostaje skazany na śmierć, tylko stacje zaczynają się już w czwartek wieczorem, gdzie Jezus modli się w ogrójcu. W czwartek wieczorem Jezus zostaje w ogrójcu zdradzony przez Judasza pocałunkiem i aresztowany przez kohortę Kajfasza i zabrany, prawda, do domu Kajfasza na sąd. To jest druga, prawda, stacja tej biblijnej Drogi Krzyżowej. Trzecia stacja to właśnie w domu Kajfasza Jezus zostaje skazany na śmierć i to jest cały czas czwartek wieczorem albo już tak naprawdę czwartek w nocy. I proszę zobaczyć, czwartek jeszcze to jest Piotr trzykrotnie zapiera się Jezusa. Czwarta stacja to jest również Piotr czeka na dziedzińcu, kiedy w środku w domu Kajfasza dokonuje się sąd, prawda, nad Panem Jezusem. Na zewnątrz Piotr trzy razy wyrzeka się, prawda, trzy razy zapiera się, można powiedzieć, Pana Jezusa. Czyli widzimy chociażby tutaj, że te stacje biblijnej Drogi Krzyżowej, one są jakby bardziej zgodne z tekstami ewangelicznymi, z tym opisem, który jest w Ewangeliach, natomiast one rozpoczynają się właśnie, przynajmniej te pierwsze cztery stacje, rozpoczynają się już w czwartek. Dopiero później, proszę zobaczyć, piąta stacja to jest piątek rano, kiedy Jezus właśnie jest sądzony przez Piłata, szósta stacja, Jezus jest biczowany i ukoronowany cierniem, później siódma stacja, Jezus bierze krzyż, później ósma stacja, Szymon z Cyreny, to znamy tą stację. Później Jezus spotyka kobiety jerozolimskie. Jezus zostaje ukrzyżowany. Jedenasta, Jezus obiecuje swoje królestwo skruszonemu łotrowi. Takiej stacji nie znajdziemy w tej tradycyjnej naszej Drodze Krzyżowej. Dwunasta stacja, tu dopiero mamy Maryję, bo zgodnie z Ewangelią Matka Boża właśnie pojawia się pod krzyżem. I Jezus powierza Maryję Janowi, a Jana powierza Maryi. Trzynasta stacja, Jezus umiera na krzyżu. I czternasta stacja, dokładnie tak jak mamy w klasycznej stacji, Jezus zostaje złożony do grobu. Jezus zostaje złożony do grobu. Także taka ciekawostka, że te stacje, które my tradycyjnie w Kościele katolickim, ale nie tylko, to wiele wyznań chrześcijańskich praktykuje coś na zasadzie Drogi Krzyżowej. Oczywiście no nie wszystkie, na przykład protestanckie, prawda, wyznania raczej no, są tutaj bardziej biblijne w tym sensie, że nie dodają różnych takich stacji, czy nie dodają różnych wersji tradycyjnych, które są szeroko obecne w tradycji katolickiej. No więc w tej tradycji katolickiej mamy tą klasyczną, tradycyjną Drogę Krzyżową i w Jerozolimie, w Starym Mieście mamy wyznaczone te klasyczne stacje. Natomiast dobrze wiedzieć, że w Biblii na przykład o niektórych stacjach, czy to trzecia stacja, upadek Jezusa, czy to czwarta stacja, czy szósta stacja, Weronika, o tych stacjach Ewangelie nie wspominają, raczej rozwija je już późniejsza tradycja, taka pobożnościowa, no, która chciała sobie z jednej strony wyobrazić ten ból Jezusa i dołożyła te trzy upadki. Z drugiej strony ta tradycja chciała sobie pobożnościowo wyobrazić Maryję. No, Maryja nie może nie być obecna, prawda, kiedy jest obecna w całym czasie życia Jezusa, nie może nie być obecna w czasie Jego męki, więc zostaje dodana stacja spotkanie Jezusa z Matką. No i oczywiście, żeby troszkę zmiękczyć tą srogość tłumów, które lżą Pana Jezusa, zostaje dołożona tak zwana Święta Weronika, prawda? Czyli szósta stacja, która ociera twarz Panu Jezusowi. Dobrze, my z tej czwartej stacji, trzeciej, czwartej idziemy dalej. Idziemy drogą właśnie, już tą coraz bardziej wchodzimy w tą ruchliwą część miasta. Jesteśmy cały czas w dzielnicy muzułmańskiej. Idziemy właśnie drogą Elwat, już w stronę stacji piątej. I tutaj właśnie na rogu, tutaj zaraz sobie skręcimy już, zejdziemy z drogi Elwat, skręcimy sobie na północ, skręcimy sobie tutaj w prawo. Mamy piątą stację Drogi Krzyżowej, czyli właśnie Szymona z Cyreny. To jest biblijne wydarzenie, tutaj mamy stację Szymon z Cyreny. No i próbujemy sobie właśnie przejść tutaj do góry. O, tutaj myślę, że się nam teraz uda. Przechodzimy do góry, odbijamy od drogi Elwat i teraz będziemy się dość mocno wspinać pod górę i przechodzimy z piątej już do szóstej stacji Drogi Krzyżowej. Od razu mi się tutaj nawet kliknęło, proszę bardzo, szósta stacja Drogi Krzyżowej. Ona tutaj jest z tej strony jest zamknięta, ale czasem od tej strony, gdzie mamy znowu sklepik z pamiątkami, przez sklepik z pamiątkami można wejść do kaplicy szóstej stacji. Ja powinienem gdzieś tu mieć te zdjęcia stacji Drogi Krzyżowej.
Proszę zobaczyć, tutaj właśnie kiedy przez sklepik wejdziemy i zejdziemy jeszcze takimi schodami w dół, to znajdujemy się we wnętrzu. Praktycznie każda stacja ma swoją gdzieś tam wewnętrzną kaplicę wbudowaną w te budynki. Najczęściej niestety te kaplice są zamknięte i trudno tam się dostać, ale czasem można wejść, czy to przez sklepik, czy to wiedząc, gdzie trzeba wejść, można się dostać nie tylko na zewnątrz, prawda, gdzie mamy oznaczenie stacji i tutaj się pomodlić, ale można też wejść do środka. I proszę zobaczyć, tutaj już tłumy gęstnieją, ludzi jest coraz więcej i będziemy się zbliżać do takiego serca Jerozolimy, gdzie tych ludzi będzie jeszcze więcej, czasami naprawdę po prostu ciężko przejść. Ciężko przejść. Idziemy do góry, my tak naprawdę idziemy cały czas w stronę zachodnią, czyli będziemy powoli opuszczać, my jesteśmy w centrum Starego Miasta, ale tak naprawdę ta Jerozolima z czasów Jezusa już się tutaj kończy i wychodzimy niedługo, jeszcze kawałek, ale za kawałek wyjdziemy już troszkę poza mury Starej Jerozolimy. Już troszkę poza mury Starej Jerozolimy. Tu dochodzimy już do dużego, kolejnego takiego dużego skrzyżowania i ponieważ ja tutaj nie mogę podejść do góry, nie wiem czemu, to otworzyłem sobie drugie okienko, gdzie właśnie tutaj byśmy przez to sklepienie wyszli na ulicę Poprzeczną, przez to właśnie sklepienie, to jest tak zwane Kahn az-Zaid, to jest bardzo ruchliwa ulica już w dzielnicy chrześcijańskiej Starego Miasta Jerozolimy. Tędy właśnie z dołu tutaj wychodzimy i naprzeciwko dokładnie, proszę zobaczyć, mamy siódmą stację Drogi Krzyżowej, czyli drugi upadek Pana Jezusa pod ciężarem krzyża. Ta stacja znowu w środku ma piękną kaplicę, no najczęściej znowu niestety jest zamknięta. I tu kolejna ciekawostka i kolejne sprostowanie, bo jak idziemy czasem stacjami tymi klasycznymi, tradycyjnymi stacjami Drogi Krzyżowej przez Stare Miasto, to może mamy wyobrażenie, że rzeczywiście idziemy dokładnie po śladach Jezusa. Oczywiście ta droga zgodnie z tradycją bizantyjską, później tradycją krzyżowców, później tradycją franciszkańską, rozwijaną przez wieki, ona próbuje jakoś wpisać się w tą drogę, którą szedł Pan Jezus. Ale jak wiemy, Jerozolima przecież przez te 2000 lat była wielokrotnie burzona i odbudowywana i te drogi trochę zmieniły swój układ. I na przykład tutaj pokażę najlepszy przykład. Ze stacji 7 do stacji 8 trzeba podejść kawałek do góry. To może pokażę tutaj, zaraz zobaczymy, czy dobrze mi się tutaj... O, tu idziemy w dół, to może tutaj do góry. O, ze stacji 7 do stacji 8 podchodzi się troszeczkę jeszcze do góry. Tam mamy nawet już oznaczenie stacji 8. I teraz gdybyśmy chcieli przejść do stacji 9, to musielibyśmy mieć dar przenikania przez ściany, dlatego że właśnie ulice zmieniły swój kształt, drogi, ulice i tak naprawdę my ze stacji 8 musimy z powrotem zejść do tej głównej ulicy właśnie tutaj, Kahn az-Zaid, po to, żeby przejść do stacji 9. Ja to może lepiej pokażę na tym schemacie Drogi Krzyżowej, który tutaj wcześniej pokazywałem. Proszę zobaczyć. Stacja 3, 4, 5, tutaj żeśmy przy Szymonie z Cyreny odbili do góry. Tutaj taką długą drogą szliśmy do góry. Tutaj mamy szóstą stację, czyli tak zwana Święta Weronika. Zresztą Weron ikon, tak? No samo imię świadczy, że tutaj chodzi o jakąś postać wybitnie symboliczną. Weron ikon, prawdziwe oblicze. Nie? To jest kobieta, która ociera twarz, oblicze Jezusa i ona pokazuje prawdziwe oblicze, może człowieczeństwa, może prawdziwe oblicze Jezusa. Tak? Taka postać, która wyraźnie ma ocieplić ten wizerunek tłumów, które wyśmiewają się, szydzą z Jezusa, który idzie na Golgotę, prawda? Więc ta symboliczna postać świętej Weroniki. I tutaj, jak powiedzieliśmy, doszliśmy do stacji 7, czyli tak zwany drugi upadek i zaraz niedaleko jest stacja 8. Stacja 8, czyli właśnie Jezus spotyka płaczące niewiasty. I ze stacji 8 do stacji 9 trzeba by pójść tędy. One znajdują się w czasach Jezusa, już jesteśmy poza murami Starego Miasta. Tylko że tutaj, ponieważ budynki i drogi całkowicie zmieniły swój kształt, to tak jak powiedziałem, ze stacji 8 trzeba wrócić na tą stację główną, na tą drogę główną i dopiero przejść tą bardzo ruchliwą ulicą El Suk, czyli tą Kahn az-Zaid, właśnie w stronę stacji 9 i znowu ze stacji 9 trzeba się wrócić do tej głównej ulicy i naokoło dopiero wejść na dziedziniec Bazyliki Bożego Grobu, bo tam mamy już stację 10, 11, 12, 13 i 14, ostatnie stacje Drogi Krzyżowej. Więc ta droga krzyżowa przez Stare Miasto Jerozolimy przypomina często taki labirynt, rzeczywiście labirynt i zaraz pójdziemy sobie w tą stronę, idziemy. Tutaj powinniśmy skręcić. O, tu powinniśmy pójść.
O, myślę, że dobrze już mnie teraz poprowadzi. Proszę zobaczyć, no sklepy, 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 sklepy. Może nawet jeszcze na zdjęciach to pokażę, to też dobrze będzie widać, że rzeczywiście tutaj czasem trudno się po prostu przepchać, bo idziemy przez takie uliczki Starej Jerozolimy, które tak naprawdę są jednym wielkim targowiskiem, tak? Te uliczki Starej Jerozolimy to jest jedno wielkie targowisko. Tutaj proszę zobaczyć, pani handluje jakimiś ziołami, ziele, prawda? Tutaj mamy jakieś farbowane warzywa, coś bardzo popularnego na Bliskim Wschodzie i w Ziemi Świętej. To są naturalne barwniki, także proszę się nie bać tego. Mamy różne rodzaje oliwek. Proszę zobaczyć, mamy mięsko. Tu akurat jest bardzo, tutaj można powiedzieć, cywilizowanie, bo jest za szybą. Ale czasem takie mięso można spotkać po prostu bez żadnej szyby, różne inne ozdoby i tak dalej. No i właśnie. Dochodzimy ze stacji ósmej, idąc cały czas sobie przez to stare miasto, przepychając się tak naprawdę. Proszę zobaczyć, co tu się dzieje. Tłum ludzi, wąskie drogi, wszędzie sklepy. Jeden wielki handel, kupcy nawołują, kawa, piją sobie te mocne takie, prawda, arabskie kawy, palą szisze, gadają ze sobą, prawda, handlują, targują się z pielgrzymami, a my idziemy, prawda, w Wielki Piątek, czy idziemy stacjami Drogi Krzyżowej. I tutaj trzeba by właśnie, tutaj proszę zobaczyć, dalej będziemy szli prosto, ale tymi schodkami właśnie odbija się do góry, żeby dojść do dziewiątej stacji. To, co pokazywałem tutaj na slajdzie wcześniej, przepraszam. Gdzie to było? Tutaj, o. To, co pokazywałem wcześniej na slajdzie, że również tak jak do ósmej stacji trzeba było odbić i później wrócić, tak samo do dziewiątej stacji, czyli trzeci upadek Pana Jezusa, też trzeba pójść schodami do góry i tutaj tą stację odprawić i można tak naprawdę teoretycznie po dachu bazyliki przejść i tam jest takie tajemne przejście przez koptyjskie kaplice, zejście na dziedziniec przed bazylikę, ale tak naprawdę gdyby chcieć iść głównym szlakiem, to trzeba wrócić się znowu z tej dziewiątej stacji na tą drogę główną i przejść już do samej bazyliki. I my tak właśnie zrobimy. Tutaj do góry idzie się na stację dziewiątą i może pokażę właśnie zdjęcie, bo tam jest taka jedna z wielu ciekawostek. Ja tutaj, słuchajcie, mógłbym godzinami o różnych rzeczach opowiadać i nawet miałem wielki dylemat, przygotowując tutaj parę zdjęć. Tych zdjęć też mam setki, tysiące. Co tutaj pokazać? No to pokażę może jedną ciekawostkę. Jesteśmy przy stacji dziewiątej, czyli trzeci upadek Pana Jezusa pod krzyżem. I tu jest taka ciekawostka, o której wie mało osób. Mianowicie, pod Bazyliką Bożego Grobu istnieją fantastyczne odkrycia archeologiczne i fantastyczne miejsca, które no, przenoszą nas te 2000 lat wstecz. Czyli mamy cysterny, czyli miejsca na wodę, takie wyżłobione kaniony, wyżłobione takie komnaty na wodę, które pochodzą z bardzo starożytnych czasów. I tutaj między innymi, tu gdzie ten pan stoi, można wejść do kościoła koptyjskiego. To jest koptyjski kościół świętej Heleny, bardzo malutka kapliczka, bardzo niewiele tam pielgrzymi praktycznie nie wchodzą, bo pielgrzymi no, idą dalej szlakami Drogi Krzyżowej w stronę dziesiątej stacji. A gdybyśmy tutaj odbili i weszli do takiego malutkiego kościółka świętej Heleny koptyjskiego, to gdzieś tam po boku, jak się przejdzie przez nawę główną, czekają nas malutkie drzwiczki. Jak damy dolara albo dwa właśnie mnichowi koptyjskiemu, który broni i pilnuje tych drzwiczek, to wpuści nas mianowicie do czegoś takiego. Takimi stromymi schodami, proszę zobaczyć, tu jest moje zdjęcie, stromymi schodami dłuższy czas schodzi się właśnie już pod, tak naprawdę do podziemi Jerozolimy z czasów Jezusa. To jest ta podziemna, wspominałem też o tym w odcinku o ścianie płaczu, że prawda, Jerozolima dzisiejsza, Jerozolima z czasów Jezusa była dużo niżej. I schodzimy do podziemi, to są podziemia tak naprawdę znajdujące się już praktycznie obok Bazyliki Bożego Grobu i spotykamy tam niesamowite cysterny z wodą. Takie kaniony, takie wydrążone skały, też uszczelnione i wygładzone takim nieprzemakalnym tynkiem i proszę zobaczyć, tam do dzisiaj mamy wodę. I to, co jest najciekawsze w tych kanionach, w tych cysternach tak naprawdę na wodę, to jest niesamowity pogłos. Tam jest tak niezwykły pogłos, jak się szepnie, albo wystarczy coś powie, albo jeszcze bardziej jak się zaśpiewa, to dźwięk jest taki, że jak wystarczy, że zaśpiewają dwie osoby, a to brzmi jakby śpiewał, nie wiem, 40-osobowy chór. Naprawdę proszę mnie uwierzyć, że nigdzie na świecie nie usłyszałem tak pięknego pogłosu, jak właśnie w tych wielkich cysternach, tych kanionach, cysternach pod Bazyliką Bożego Grobu. Pod bazyliką, którą zaraz pokażę, to jest potężna bazylika Bożego Grobu, bazylika Golgoty. Właśnie pod nią znajduje się kilka takich miejsc, gdzie można wejść. Oczywiście kto wie, kto zna, to można rzeczywiście zwiedzić sobie takie bardzo ciekawe
rzeczy. Ale właśnie z tej stacji dziewiątej wracamy na tą drogę główną i idziemy dalej już w stronę Bazyliki Bożego Grobu. Dlatego, że kolejne stacje Drogi Krzyżowej, czyli dziesiąta stacja, no odarcie z szat Pana Jezusa, to już jest stacja, która znajduje się praktycznie przy samej Bazylice Golgoty, Bazylice Bożego Grobu. My się tu przebijamy przez ten arabski targ i tu właśnie znowu musimy odbić w prawo i idziemy już tutaj w stronę Bazyliki Bożego Grobu. Tak już szybciutko, już nie będę wspominał, tam po drodze jest wiele innych rzeczy. Tutaj na przykład mamy luterański kościół Jezusa Zbawiciela, więc tutaj w ogóle po drodze mamy bardzo wiele ciekawych miejsc, ale ja nie chcę przedłużać tego odcinka, bo jeszcze mam tyle rzeczy do opowiedzenia tutaj w samej Bazylice, czy przy Bazylice, więc jak najszybciej przechodzimy już właśnie przez ten targ. I tutaj takimi malusieńkimi drzwiczkami, tak naprawdę malusieńkie drzwiczki już w tej dzielnicy chrześcijańskiej prowadzą nas na dziedziniec przed Bazylikę Bożego Grobu. Kochani, stoimy na dziedzińcu przy Bazylice Bożego Grobu. Oj, może lepsze zdjęcie weźmiemy, żeby ten Pan nam tu nie zasłaniał. O, jesteśmy na dziedzińcu przed najważniejszą bazyliką chrześcijańską czy katolicką w Ziemi Świętej. Najważniejszym miejscem, miejscem, które według tradycji jest miejscem, które kryje w sobie zarówno Golgotę, a więc miejsce ukrzyżowania Pana Jezusa, jak i sam grób Boży, czyli miejsce, gdzie Pan Jezus został złożony do grobu i miejsce, w którym zmartwychwstał. No, zdaję sobie sprawę, to jest kolejne takie sprostowanie, że może widzowie czy pielgrzymi na pewno wyobrażali sobie, że Bazylika Bożego Grobu, no i jakby nie było, tak jak bazyliki rzymskie mamy, prawda, potężne, wielkie, tak Bazylika Bożego Grobu w Jerozolimie, no też będzie monumentalna, wielka, piękna. Ona jest monumentalna, ona jest wielka i piękna, tylko ona tu jest wbudowana w szereg innych kaplic i budynków ormiańskich i prawosławnych. I tak naprawdę w ogóle z tej strony, gdzie mamy główne wejście, tak naprawdę jedyne wejście do tej bazyliki, to nie widać w ogóle ani jej wielkości, ani jej piękna, ani jej rozmachu. I może ja pokażę to na jakimś zdjęciu i to może będzie lepiej widoczne. Mianowicie tutaj mamy właśnie wejście do Bazyliki Bożego Grobu. Po lewej stronie mamy dzwonnicę, która no niestety została rozebrana ze względu na zły stan tej dzwonnicy. Kolejne wejście. Ale proszę zobaczyć, tutaj mamy już tą bazylikę widoczną z góry. I tak jak powiedziałem, tutaj lepiej widać tą złożoną historię Ziemi Świętej. Ta potężna bazylika jest kompletnie zabudowana innymi budynkami na Starym Mieście Jerozolimy. Widzieliśmy, że Stare Miasto Jerozolimy to jest tak naprawdę jeden wielki labirynt uliczek, domów i to wszystko jest tak po prostu na siebie nałożone. Tutaj mamy ten właśnie plac. To tutaj stanęliśmy na tym placu przed wejściem. Tutaj mamy to wejście do Bazyliki Bożego Grobu. Tutaj mamy tak naprawdę, zaraz to pokażę na dole, mamy tak zwaną Kaplicę Franków, czyli właśnie dziesiątą stację. I właśnie po prawej stronie tutaj mamy Golgotę. Po lewej stronie mamy tak zwaną Rotunda Anastasis, czyli miejsce, czyli takie duże miejsce okrągłe, Rotunda Anastasis, pod którą właśnie to kopułą kryje się grób Boży. I ta bazylika rzeczywiście jest potężna, ta bazylika jest wielka, tylko tutaj tej wielkości nie widać ze względu na po pierwsze złożoną historię tej bazyliki. Ona była wielokrotnie, wiecie, no zdajcie sobie sprawę, tak samo jak historia Ziemi Świętej. Ta bazylika była wielokrotnie burzona, odbudowywana, były pożary, później były odnowienia tej bazyliki, później celowe podpalenia, były trzęsienia ziemi, znowu odbudowanie, później były najazdy, prawda? Zajmowali ją Arabowie, zajmowali ją Turcy, zajmowali ją chrześcijanie różnych wyznań. No więc ta bazylika była chyba nieskończoną ilość razy naprawiana, renomowana, burzona, odnawiana. I stąd tak niejednoznaczny, niejednolity charakter i kształt, czy bryły, gabaryty tej właśnie bazyliki, a tu jeszcze widać, że ona jest wbudowana praktycznie w żyjące Stare Miasto Jerozolimy. Tu może pokażę jeszcze, to będzie lepiej widać na tym zdjęciu. To jest zdjęcie z Góry Oliwnej na meczet Kopuła na Skalę, którą pokazywałem w poprzednim odcinku, kiedy mówiliśmy o Ścianie Płaczu. Tutaj mamy wielki dziedziniec Świątyni Jerozolimskiej, dzisiaj dziedziniec muzułmański. I proszę zobaczyć, że za tą kopułą meczetem Omara, czyli dzisiaj no, tradycyjną skałą Góry Moria, na której to Abraham miał złożyć Izaaka w ofierze, Góra Moria, na której to, prawda, Mahomet miał się wznieść na koniu, na swoim rumaku miał zostać w niebo wzięty, to
Proszę zobaczyć, że tam nawet nie widać. Tam za tą złotą kopułą, z której no, każdy chyba kojarzy Jerozolimę właśnie z tej złotej kopuły, czyli tej kopuły na skalę, to proszę zobaczyć, że tam w głębi, w tym labiryncie domów i różnych budynków Starego Miasta, tutaj mamy te dwie szare kopuły. To tutaj mamy wbudowaną tak naprawdę Bazylikę Bożego Grobu. Nie? Czyli tak naprawdę ona jest ledwo widoczna, nawet z tak pięknego punktu panoramicznego jak tutaj, czyli z Góry Oliwnej. Bazylika Bożego Grobu jest zabudowana innymi pomieszczeniami, innymi budynkami, w związku z tym jest praktycznie niewidoczna. Tu pokażę pewną ciekawostkę. Wróćmy do zdjęć. Jesteśmy przed Bazyliką Bożego Grobu. Wejdziemy zaraz do środka. Tu po prawej stronie mamy tak zwaną kaplicę Franków, czyli no tak nazywano krzyżowców, bo tutaj krzyżowcy zbudowali tą kaplicę jako 10. stację drogi krzyżowej. Tutaj też są takie schody prowadzące do tej, takie strome schody. Krzyżowcy tymi schodami tak naprawdę zbudowali wejście na Golgotę. Tutaj zaraz za tą kaplicą mamy już tutaj na górze Golgotę. Tu jest zabudowana Golgota. Nie wiem, czy to będzie widać na tym zdjęciu, może troszkę jak tu się przesuniemy. To tutaj widać te schody, strome takie schody, prowadzące właśnie do kaplicy Franków. Dzisiaj jest to kaplica 10. stacji drogi krzyżowej, czyli Jezus szat obnażony. Dlatego, że zaraz za tą kaplicą, ona widać, że jest tak doklejona w rogu, zaraz za tą kaplicą, już we wnętrzu bazyliki, mamy po prawej stronie Golgoty. I teraz pokażę jedną ciekawostkę. Otóż wspomniałem o tym, że historia tej bazyliki jest bardzo złożona, bardzo skomplikowana. Mamy tutaj przebogatą historię tej bazyliki, która odzwierciedla, można powiedzieć, przebogatą i bardzo skomplikowaną historię całej Ziemi Świętej, historię Ziemi Świętej przez te 2000 lat chrześcijaństwa na tych terenach, prawda? To również wewnątrz bazyliki odbija się złożoność jej historii. Otóż w tej bazylice znajduje się aż 5 albo nawet 6 wyznań chrześcijańskich, które mają do niej prawo. Ja tu nawet wypisałem, żeby można było sobie to dobrze zobaczyć. Proszę zobaczyć, w Bazylice Grobu Bożego, otóż 3 główne wyznania chrześcijańskie, które sprawują pieczę nad Bazyliką, to jest przede wszystkim grecki prawosławny patriarchat Jerozolimy, katolicki kościół, czyli łaciński kościół reprezentowany przez ojców franciszkanów oraz apostolski kościół ormiański. Do tego dochodzą pewne niewielkie pomieszczenia w tej bazylice i również liturgie odprawiane przez kościół koptyjski, ortodoksyjny kościół koptyjski, a w niektóre święta do tego dochodzi kościół syryjski ortodoksyjny oraz kościół etiopski. Czyli proszę zobaczyć, że mamy jedną świątynię, jeden kościół, czy można powiedzieć jedną bazylikę, a mamy aż 6 wyznań chrześcijańskich, w których każde ma swoje miejsce. Co ciekawe, tam właśnie odbywają się spory do dzisiaj o różne miejsca, różne przestrzenie, o sposoby odprawiania nabożeństw, kto kiedy zaczyna, kto kiedy kończy, kto ile świeczek ma tam dać, kto ile lampionów i tak dalej. Wobec tego ustalono już bardzo dawno temu, i to co ciekawe, muzułmanie wymogli na chrześcijanach, żeby został ustalony pewien tak zwany status quo, czyli pewien porządek, co do kogo należy, kto po kim co ma, kto opiekuje się jaką częścią. I ten status quo, czyli tak zwany właśnie stan ustabilizowany stałej Ziemi Świętej, jest przestrzegany. I ponieważ tu dochodziło do walk między mnichami, właśnie oni się bili o pewne miejsca, o to, że jedni zaczynali liturgię, drudzy z dzwonkami wchodzili, praktycznie stąpali ich po nogach, prawda? Więc dochodziło do różnych niesnasek. Zresztą do dzisiaj czasem niestety, ale w tej bazylice, w takim świętym miejscu też dochodzi do różnych nieprzyjemnych incydentów. No więc tamci ludzie, którzy strzegą tych świętych miejsc, są tak wrażliwi na punkcie tego status quo, żeby właśnie nie doszło do jakichś nowych rozruchów, jakichś zamieszek, jakichś znowu niesnasek, to pokażę tylko jeden przykład. Na górze, proszę zobaczyć, mamy tutaj drabinę, tak? Stoi sobie drabina. Tu jesteśmy na Google Maps, ale jak pokażę na zdjęciach, to tak samo widać tą drabinę, prawda? Czy na jednym zdjęciu, czy na poprzednim, widać tą drabinę. Otóż ta drabina stoi tutaj bardzo długo, bo proszę zobaczyć teraz zdjęcie z 1863 roku, przepraszam, 1864 rok. Stoi dalej drabina, to jest to samo miejsce na Gzymsie. I co ciekawe, to wcale nie oznacza, że ta drabina ma tyle historii. Ona prawdopodobnie tutaj stoi w ogóle od XVII wieku. Czyli mnisi, żeby nie naruszyć porządku tego status quo, który raz został ustalony i ma być przestrzegany, i naruszenie tego status quo znowu doprowadza do jakichś niesnasek, do jakichś kłótni i awantur,
Więc z dbałości o to, żeby nie naruszyć nic, co jest ustalone i co jest zgodne z pożytkiem status quo, kiedy ktoś tutaj przez przypadek pewnie położył drabinę, bo może chciał, nie wiem, umyć okno albo coś zrobić, skoro ta drabina tutaj stała, skoro status quo został ustalony, to ta drabina od setek lat, pewnie ona została wymieniona, ale skoro stała drabina, zostaje tutaj nowa drabina włożona i cały czas stoi, tak? Także to jest tylko taki przykład, jeden z miliona różnych przykładów takich ciekawostek, o których można opowiadać, jeżeli chodzi o Bazylikę Bożego Grobu. Jej historia jest ogromna i przebogata, ale to też pokazuje właśnie złożoność. Ta wewnątrz tej bazyliki i na zewnątrz widać złożoność historii Ziemi Świętej, nie? Po pierwsze, wielość tych wojen, które doprowadziły do... Może tu jeszcze taki powinienem mieć taki inny slajd. O, tutaj pokazuje fragment makiety, notabene kto był w Jerozolimie w kościele In Gallicantu, czyli tak zwane zaparcia się świętego Piotra, piania koguta, to jest też dom Kajfasza, to tam właśnie na górze może ktoś znalazł, że jest taka piękna makieta Jerozolimy, tylko już nie z czasów Jezusa, tylko uwaga, z czasów bizantyjskich. Czasy bizantyjskie, jak wspomniałem wcześniej, to jest mniej więcej 4 do 6 wieku, kiedy chrześcijanie wreszcie swobodnie mogą w Cesarstwie Rzymskim wyznawać swoją religię po edykcie mediolańskim, edykcie Konstantyna, i mogą wreszcie przybywać swobodnie do Ziemi Świętej i budować tutaj chrześcijańskie świątynie. I proszę zobaczyć, że to jest pewna rekonstrukcja pierwszej świątyni, którą na tym miejscu wybudowała matka Konstantyna Wielkiego, czyli Święta Helena. Święta Helena w 326 roku przybywa na te tereny, przechodzi na chrześcijaństwo, zresztą Konstantyn jest też pierwszym, prawda, cesarzem, który przechodzi czy przyjmuje chrześcijaństwo. I jego matka właśnie zarządza na tych terenach budowę 4 wielkich bazylik. I ta najważniejsza to jest oczywiście Bazylika Golgoty i Bożego Grobu. I tutaj mamy rekonstrukcję tej właśnie Bazyliki Świętej Heleny, która tak naprawdę co do wymiarów była ponad 3-krotnie większa niż ta dzisiejsza. Ja pokażę zaraz może parę zdjęć ze środka, ale rzeczywiście ta bazylika z czasów bizantyjskich była olbrzymia. Kryła w sobie zarówno Golgotę, jak i właśnie tą rotundę Anastazis. Zresztą ta rotunda była dużo większa, dzisiaj ta rotunda jest mniejsza, w tamtych czasach rotunda Anastazis była dużo większa. Tu mamy bazylikę, przynajmniej rekonstrukcję, makietę bazyliki z czasów bizantyjskich, czyli z IV wieku. Ta słynna bazylika pierwsza świętej Heleny, która stanęła na miejscu Golgoty i Bożego Grobu. A tu jeszcze, tu proszę zobaczyć, jeszcze jeden pielgrzym sobie tutaj wyleguje się. A tu powinienem mieć, nie wiem czy to mam, ale... Powinienem mieć gdzieś zdjęcie, o, tutaj to będzie widoczne, mianowicie jak prawdopodobnie zagospodarowano tę przestrzeń, gdzie, bo znowu to jest kolejne sprostowanie, że my sobie wyobrażamy, że jak przyjedziemy do Jerozolimy i Golgota, grób Boży, to zobaczymy właśnie kamieniołom, czyli tą słynną Kalwarię, Golgotę, prawda, zobaczymy grób Boży taki naturalny w ogrodzie, tak jak to Ewangelie opisują, a tu widzimy, że jesteśmy w sercu ściśnionego Starego Miasta, budynki chaotyczne, jeden na drugim, prawda, ludzie chaotyczni, jeden na drugim i tak dalej, nie? Nic z tego nie przypomina tego, co opisują nam Ewangelie, prawda? To tutaj mamy taką próbę rekonstrukcji tego, co dokonało się po pierwsze za czasów świętej Heleny, a później już za czasów też Hadriana, czyli w 135 roku. Otóż tutaj mamy Kalwarię, to jest niewielki kamieniołom, to nie była jakaś góra, czyli góra Golgota, Kalwaria, a więc miejsce domniemane, miejsce ukrzyżowania. Ja może od razu powinienem dodać, że to głównie katolicy, prawosławni i ortodoksi, czyli kościoły ortodoksyjne, czy to ormiański, czy to etiopski, czy koptyjski, one uznają to miejsce jako miejsce ukrzyżowania Jezusa, jego śmierci i zmartwychwstania. Tymczasem kościoły protestanckie widzą to miejsce zupełnie gdzie indziej, zupełnie poza murami dzisiejszej Jerozolimy, ale ten odcinek nie służy próbie rekonstrukcji grobu Bożego, bo musiałbym naprawdę nagrać serię odcinków. To jest potężny temat. Badania archeologiczne, historyczne Jerozolimy z czasów Jezusa, badania pozostałości, rekonstrukcje, hipotezy, ich argumenty, ich obalanie i tak dalej, nie? Ja dzisiaj skupiam się po prostu na tej klasycznej, tradycyjnej drodze krzyżowej, która idzie właśnie uliczkami Starego Miasta w stronę Golgoty i Bożego Grobu. To, co widzimy na czerwono, to jest właśnie Bazylika Bożego Grobu. Z jednej strony mamy Kalwarię, w tym to jest wszystko w tej samej bazylice, w tym samym kościele, a z drugiej strony ta skała, która tu była pokazana na żółto, ona prowadziła do wnętrza grobu Bożego. Jezus niedaleko Kalwarii został właśnie złożony w grobie, w ogrodzie. Słyszeliśmy grób Józefa z Arymatei. Te skały zostały rozebrane
i została wybudowana rotunda na Stazis, a później oczywiście też pielgrzymi. Każdy chciał mieć jakiś kawałeczek ze skały Grobu Bożego, więc skała została rozebrana. Została dzisiaj tak naprawdę sama kaplica w samym centrum, sercu rotundy Anastazis. Anastazis oznacza zmartwychwstanie. Mamy właśnie kaplicę Bożego Grobu. Kaplicę Bożego Grobu, którą zaraz właśnie zresztą pokażę. Ale najpierw pójdźmy na Golgotę, bo tak po kolei, czyli była dziesiąta stacja. Dziesiąta stacja to było Jezus szat obnażony. Prawda? To jeszcze jest przed Bazyliką. Przepraszam, jeszcze troszkę tutaj pokażę. Jesteśmy przed Bazyliką Bożego Grobu i mamy dziesiątą stację. I teraz tymi drzwiami, tymi potężnymi drzwiami, które to jest w ogóle kolejna historia i kolejny paradoks Ziemi Świętej. Otóż klucze do drzwi Bazyliki Bożego Grobu znajdują się od setek lat, od XIV praktycznie wieku, kiedy muzułmanie przekazali te klucze właśnie dwóm rodzinom muzułmańskim, to muzułmanie otwierają i zamykają najświętsze miejsce dla chrześcijan. Nie? Kolejny paradoks Ziemi Świętej. Tutaj tych paradoksów jest masę. Tutaj wszystko jest jakby wymieszane jedno na drugim. Jednym z takich właśnie paradoksów jest to, że najświętsze miejsce dla chrześcijan, wejście do tego miejsca strzeże i otwiera i zamyka to miejsce dwie rodziny muzułmańskie, które od dziada, pradziada dziedziczą ten przywilej właśnie otwierania i zamykania bazyliki. Co ciekawe, otwieranie i zamykanie tej bazyliki, znowu, to jest cała osobna historia, dokonuje się w sposób bardzo ciekawy, w sposób taki rytualny. Ale ja tutaj nie chcę opowiadać o różnych ciekawostkach, których jest miliony na temat tego miejsca. My chcemy dojść do końca Drogi Krzyżowej. Chcemy sobie dzisiaj przejść, właśnie wejść już do bazyliki, aby od stacji 11 dokończyć sobie opowiedzenie na temat Drogi Krzyżowej. Wchodzimy do środka bazyliki i u góry mamy Golgotę. Ta Bazylika Bożego Grobu ma tak naprawdę cztery poziomy. Poziom plus jeden to jest Golgota. Tu jesteśmy na poziomie 0, tak jak żeśmy weszli do Bazyliki. Ale ta Bazylika ma jeszcze poziom minus jeden i jeszcze ma poziom minus dwa. Tak zwane cysterny, czy miejsca, kaplica świętej Heleny, gdzie odnaleziono według tradycji, gdzie właśnie matka Konstantyna, święta Helena, w takiej najniższej cysternie, w najniższej części Bazyliki, to jeszcze wtedy nie było Bazyliki, ale w najniższej części kamieniołomu właśnie Golgoty, za Kalwarią, za Golgotą, święta Helena, to tam w głębi odnalazła relikwie Krzyża Świętego, prawda? I to wszystko dzisiaj jest we wnętrzu tej jednej bardzo skomplikowanej, złożonej, jeżeli chodzi o układ architektoniczny Bazyliki. Na górze mamy Golgotę. Tu jesteśmy już właśnie na Golgocie, na górze. Mamy miejsce wbicia krzyża. Na dole widać chyba skałę. Może na kolejnym zdjęciu będzie to lepiej widać, że za tymi szklanymi gablotami znajduje się autentyczna, oryginalna skała. I coś, co rzeczywiście dla chrześcijan, którzy przybywają na to miejsce, żeby przeżywać mękę Chrystusa, jest wyjątkowe. Można wejść nie tylko wejść na Golgotę, wejść na tą skałę, ale można podejść tutaj do ołtarza, gdzie w miejscu wbicia krzyża można dotknąć, tutaj się wkłada rękę do takiego otworu i można dotknąć skały Golgoty w miejscu wbicia krzyża, w miejscu, gdzie był wbity krzyż na Kalwarii na Golgocie. Czyli nie tylko w tym świętym miejscu wchodzimy na górę Kalwarię, nie tylko wchodzimy na Golgotę. Kalwaria i Golgota to są wymienne nazwy tej samej góry, prawda, w Ewangeliach. Więc tutaj nie tylko wchodzimy na to święte miejsce, ale możemy wprost dotknąć skały w miejscu, gdzie spływała krew Chrystusa, w miejscu, gdzie krzyż był wbity. Według tradycji to jest właśnie to miejsce. I tutaj pielgrzymi oczywiście podchodzą, tu jest długa kolejka do tego miejsca, trzeba czekać, ale oczywiście każdy pokornie czeka w tej kolejce, stoi po to, żeby móc wejść i właśnie pod ołtarzem dotknąć kamienia ze skały Golgoty. Tutaj widać mojego teścia, który też na pielgrzymce to właśnie robi. I tutaj wcześniej może pokażę właśnie z góry, z tej poziomu plus jeden bazyliki, widać na dole przed wejściem, czy jesteśmy już w środku, ale po lewej stronie byłoby wejście do bazyliki, mamy tak zwany kamień namaszczenia. Kamień namaszczenia to jest oczywiście tylko taki tradycyjnie umieszczony tutaj kamień, na którym wylewa się oleje święte i on ma upamiętniać to, że Jezus właśnie po zdjęciu z krzyża, a przed złożeniem w grobie, bo tam dalej idziemy w stronę rotundy Anastazis i tam będzie grób Boży, a tu jesteśmy na Kalwarii, to właśnie po zdjęciu z krzyża z Kalwarii, a przed złożeniem do grobu, Jezus zostaje namaszczony, Jego ciało po śmierci zostaje namaszczone przed złożeniem do grobu. I tutaj taki symboliczny właśnie kamień namaszczenia. Zresztą jak się wejdzie do bazyliki, to pięknie pachnie, bo często Kościół prawosławny i wierni prawosławni
olejami namaszczają ten ołtarz i ten kamień i później właśnie wcierają sobie ten olej, traktując to jako relikwię, traktując to jako relikwię. I tutaj już przechodzimy właśnie, idąc w głąb, za kamieniem namaszczenia coraz dalej, przechodzimy jakby do drugiej części Bazyliki Bożego Grobu i właśnie stoimy, tutaj mamy widok z góry akurat, ale jesteśmy przy samej kaplicy Bożego Grobu. To dookoła to jest właśnie rotunda Anastazis, to jest to okrągłe miejsce, które dawniej jeszcze było dużo większe, dzisiaj jest mniejsze, ale to jest ta okrągła część świątyni i w samym sercu tej okrągłej rotundy zmartwychwstanie, no bo Anastazis, jak powiedziałem, oznacza zmartwychwstanie, mamy kaplicę grobu Pana Jezusa. Czyli tam mieliśmy na Golgocie, mieliśmy stację 12, czyli prawda, Jezus przybity do krzyża, później Jezus, który umiera na krzyżu, zdjęte ciało Jezusa z krzyża, prawda? I wreszcie mamy 14 stację, Jezus złożony do grobu, prawda? Tutaj mamy grób Pana Jezusa i tak jak powiedziałem, on w niczym nie przypomina. To jest kolejne coś, co szokuje często pielgrzymów, bo znowu, tak jak mówię, oni wyobrażają sobie, że ten grób jest w ogrodzie. Tymczasem mamy potężną bazylikę i tutaj nic nie przypomina ogrodu. Ale proszę przypomnieć sobie, że ta świątynia po pierwsze była zburzona, już nawet nie chcę wchodzić w historię, co zrobił tutaj Hadrian. Hadrian, żeby to jest cesarz, który wypędził Żydów z Jerozolimy, to jest 135 rok, to są jeszcze czasy prześladowania chrześcijaństwa, również judaizmu. I cesarz Hadrian, żeby jakby to miejsce zasłonić, czy żeby ono zostało zapomniane, buduje na tym miejscu świątynię Jowisza. Czyli on już usuwa częściowo skały z tego miejsca, budując świątynię Jowisza. Ale największe tutaj zmiany zaszły właśnie podczas budowy bazyliki, już nie w tym drugim wieku Hadriana. On budował świątynię pogańską, żeby to miejsce, można powiedzieć, wykasować z pamięci chrześcijan. Notabene niechcąco to miejsce oznaczył. To jest właśnie paradoks w ogóle historii, że Hadrian, chcąc za wszelką cenę usunąć kult chrześcijański z tego miejsca i budując na tym miejscu świątynię ku czci Westy, niektórzy mówią, a inni mówią, że ku czci Jowisza, chcąc przez to właśnie wymazać jakikolwiek pamięć o tym miejscu, jakikolwiek kult chrześcijański tego miejsca, chrześcijaństwo wtedy, przypomnijmy, było jeszcze cały czas prześladowane. To jest drugi wiek naszej ery. Rzym, prawda, wcześniej za Nerona, później za Hadriana, prześladuje chrześcijan, prześladuje Żydów. Nie? I cesarz Hadrian chce wymazać jakikolwiek kult biblijny z tego miejsca. Tak właśnie niechcąco oznacza to miejsce, bo chrześcijanie później zapamiętali sobie, że tam, gdzie znajdowała się świątynia Jowisza, wybudowana jeszcze w drugim wieku przez tego właśnie cesarza, ta pogańska świątynia, to tam ona kryje w sobie jeszcze poniżej, kryje sobie pamiątki Bożego Grobu, pamiątki po ogrodzie i miejscu pochowania ciała Pana Jezusa. Nie? I kiedy w IV wieku przybywa na te tereny święta Helena, matka Konstantyna, żeby wybudować tu bazylikę właśnie Golgoty, bazylikę Grobu Bożego, właśnie zostaje jej wskazane to miejsce dawnej świątyni na cześć Jowisza. Nie? Więc paradoks historii polega na tym, że cesarz, który za wszelką cenę chciał wymazać to miejsce z pamięci, prawda, zwłaszcza chrześcijan czy Żydów, niechcąco oznaczył to miejsce dla potomnych i w IV wieku Helena, przybywając, dowiaduje się, że to właśnie w tym miejscu ma zbudować bazylikę. I tak jak powiedziałem, to za czasów budowy bazyliki Heleny kamień zostaje, tak naprawdę duża część kamienia z ogrodu zostaje usunięta, zostaje sama kaplica, tam ona jeszcze częściowo był ten kamień, ale później no, pielgrzymi też chcąc zabrać sobie z tego najświętszego miejsca jakąś pamiątkę, jakąś relikwię, rozebrali doszczętnie grób Jezusa, została sama wnęka, została sama komora grobowa. Tutaj się wchodzi do właśnie Bożego Grobu, może tu już pokażę. Tu jest z kolei rotunda Anastazis widziana z dołu, prawda? Tu widzimy, to jest ta szara wielka kopuła, to jest potężna kopuła, która jednak z Góry Oliwnej, jak pokazywałem, wygląda na taką małą i ledwo widoczną, nie? Ale to jest potężna kopuła nad grobem Pana Jezusa, nad rotundą Anastazis. Stoimy już przed właśnie kaplicą Bożego Grobu. Wchodzi się tym głównym wejściem. Oczywiście też trzeba tak przynajmniej dzisiaj, to trzeba przynajmniej 3-4 godziny odstać w kolejce, żeby do Bożego Grobu wejść. Chociaż już jest po pandemii, to jest troszkę mniej ludzi w Ziemi Świętej. Przed pandemią były takie tłumy, że naprawdę 4 godziny trzeba było stać, żeby wejść do Grobu Bożego. No ale każdy po to tu przyjechał, żeby wejść do tego grobu, żeby przekonać się tak i powiedzieć za apostołem, prawda, że nie ma go, on zmartwychwstał, tak? Grób jest pusty, tak? Więc chrześcijanie przybywają na to miejsce i czekają te 4 godziny, najpierw z godziny albo więcej, żeby wejść na Golgotę, a później jeszcze 3 albo 4 godziny, żeby wejść do Grobu Bożego.
I kiedy wejdzie się do tego grobu Bożego, mamy tak naprawdę dwie kaplice. Najpierw taką kaplicę anioła, czyli malusieńką kaplicę z malusieńkim ołtarzykiem, tak zwana kaplica anioła, bo zgodnie z Ewangeliami właśnie przed grobem to anioł ukazał się kobietom, tak? Pierwszy to anioł ukazał się kobietom, które na drugi dzień chciały przyjść do grobu, ukazuje się im anioł. I pierwsza taka malusieńka kaplica po wejściu do tego miejsca, to jest tak zwana kaplica anioła z malusieńkim kolumienką, ołtarzykiem na środku i dopiero tam trzeba się schylić tak naprawdę, żeby wejść do samej komnaty grobowej. Tu jest wejście do kaplicy Bożego Grobu. Oczywiście tam tylko parę osób wejdzie, bo tam jest bardzo ciasno. Po przejściu przez tą malusieńką kaplicę anioła i po praktycznie schyleniu się na kolanach i wejściu głębiej, przechodzimy do samej kaplicy grobowej, do samego wnęki grobowej, która już po prawej stronie widzimy, mamy płytę, na której zostało złożone ciało Pana Jezusa. Więc mamy to najświętsze miejsce dla wielu chrześcijan, jest to najświętsze miejsce w całej Ziemi Świętej. To miejsce, gdzie chrześcijanie może wejść do grobu, wejść tutaj na kolanach i dotknąć miejsca, gdzie było złożone ciało Jezusa, przekonać się, że grób jest pusty, zgodnie z tym, co mówi Ewangelia. Na tym miejscu też Stolica Apostolska dała taki przywilej, że jak się położy jakiś na przykład obrazek czy jakiś przedmiot, to może on zostać poświęcony przez samo wniesienie go właśnie do komory Bożego Grobu. Także miejsce jest niesamowite. To zresztą niedawno dokonano rekonstrukcji i takiej odnowienia i naprawy tego miejsca. Przez 200 ponad lat kaplica Bożego Grobu już się rozpadała, bo była praktycznie nietknięta. Po pożarze i trzęsieniu ziemi, gdzie w 1808 ta kaplica została postawiona, praktycznie nie była dotykana ze względu na to, że właśnie były spory między mnichami. Zresztą do dzisiaj w Bazylice są spory. Na przykład kaplica świętej Heleny, tak zwane miejsce, gdzie odnaleziono krzyż, gdzie odnaleziono relikwie krzyża. No, franciszkanie, katolicy mówią, że to jest ich miejsce, ale prawosławni się z tym nie zgadzają. I trwa spór, prawda? I widzicie, że tych sporów tam jest tak dużo, że praktycznie, żeby nie wznawiać nowych konfliktów, przez 200 lat ta właśnie kaplica Bożego Grobu praktycznie nie była remontowana i tkwiła w takich wielkich, żelaznych, można powiedzieć, rusztowaniach. Dopiero parę lat temu, tak naprawdę 2017 rok, włożono w to naprawdę kilka milionów dolarów. Zaproszono świetnych badaczy po to, żeby dokonali naprawy tego miejsca, ale przy okazji naprawy można było między innymi odsłonić właśnie, czy odsunąć płytę Bożego Grobu, żeby zobaczyć te autentyczne skały miejsca, na których miało być złożone ciało Pana Jezusa. Kaplica Bożego Grobu, najświętsze miejsce dla wielu chrześcijan w całej Jerozolimie, czy w całej w ogóle Ziemi Świętej. Niesamowita sprawa. Kochani, kończymy ten odcinek, dlatego że on mógłby być, uwierzcie mi, bardzo długi, to znaczy na temat samej Bazyliki, na temat każdej stacji Drogi Krzyżowej, na temat historii Ziemi Świętej w tym miejscu, na temat różnych hipotez i rekonstrukcji, można by przeprowadzić semestralny wykład. Ale myślę, że to przynajmniej taki lekki wgląd, taki można powiedzieć tylko dotknięcie, ale coś zawsze daje nam wyobrażenie o tym, jak dzisiaj wygląda Droga Krzyżowa w Ziemi Świętej w Jerozolimie. I bardzo Was zachęcam, bardzo proszę o wsparcie tego kanału, dlatego że dzięki Waszemu wsparciu właśnie udaje mi się więcej czasu poświęcać na to, żeby nagrywać ciekawe odcinki, mam nadzieję, że ciekawe, na YouTube'a. Tutaj już jest moje konto, są Wasze wpłaty, więc naprawdę za to bardzo dziękuję. I chcę powiedzieć, że dlaczego mówię o Patronite, wybaczcie, ale przypominam Patronite, dlatego że daje mi możliwość, abym mógł więcej czasu i więcej mojej energii, więcej mojej pasji poświęcić Wam, poświęcić kanałowi, poświęcić nagrywaniu filmów, dlatego że mam jeszcze masę tak ważnych, moim zdaniem, tematów, które w ogóle nie są podejmowane albo są fałszywie całkowicie widziane. I chciałbym na te tematy nagrać odcinki, ale to wszystko wymaga czasu i tak dalej. Tu nawet sobie tak wypisałem i może się z Wami podzielę, te Wasze wpłaty już nie idą na marne, bo przede wszystkim kupiłem sobie świetny program do obróbki filmów. Adobe Premiere Elements. Kupiłem sobie statyw. Kupuję zdjęcia, bo jak wiecie, prawa autorskie są nieubłagane. Pewne zdjęcia po prostu trzeba kupić. Też nie chcę włączać reklam w trakcie odcinka, żebyśmy mogli lepiej tutaj tak spokojnie odsłuchać całego wykładu. Też zależy mi na tej pewnej niezależności, żeby nie uzależniać się od reklamodawców, od jakichś współprac, czy na przykład od lokowania produktów, żeby Wam nie wmuszał
produktów, co do których sam nie do końca jestem przekonany. I to wszystko patronat mi daje, taką wolność, ale przede wszystkim patronat, jeszcze raz to powiem, daje mi czas. Daje mi możliwość odsunięcia innych zajęć zawodowych po to, żeby móc więcej czasu poświęcić kanałowi. Dlatego jeszcze raz bardzo zachęcam do jakiegokolwiek, nawet najdrobniejszego wsparcia, bo to zawsze bardzo motywuje i rzeczywiście pomaga mi odłożyć zajęcia moje zawodowe po to, żeby móc rzeczywiście częściej i więcej nagrywać filmów i mam nadzieję, że w lepszej jakości zarówno technicznej, jak i w lepszej jakości merytorycznej. Kochani, żegnamy się ze świętą Jerozolimą, żegnamy się tylko na dzisiaj oczywiście, mam nadzieję, że kiedyś jeszcze wrócimy, bo tutaj jest kopalnia różnych tematów i wiedzy, ale mam też w planach wykłady biblijne, wykłady ze starożytnego świata, z Egiptu, mam bardzo ciekawe tematy związane z Pismem Świętym, także zapraszam do śledzenia kanału i do następnych moich wykładów.